W samą porę. Zapraszam, Marcin Kotyński. A w naszym studiu jest Kamila Szczawińska, modelka, pisarka, kucharka, kobieta pracująca po prostu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamilo, powiedz mi, co jeszcze chcesz robić w swoim życiu? Czego jeszcze nie zrobiłaś, czego nie masz w planach? Chcę zostać na przykład terapeutą certyfikowanym. Jestem w trakcie nauki. Mój przydomek wieczny student chyba się sprawdza w związku z tym, że bardzo lubię studiować, bardzo lubię się uczyć. Wróćmy jeszcze do twoich początków tej takiej pracy i to ciężkiej pracy na wybiegu, bo zaczęłaś mając lat ile? 18. Mhm. Czyli tak późno jak na modelkę. Bardzo późno. Jak to się stało? Pamiętasz ten początek? Poszłaś na casting? Ktoś cię namówił? Namówiła mnie koleżanka, z którą jeździłam konno. Ja nigdy się tym nie fascynowałam. Zazwyczaj uwielbiałam podarte spodnie, glany, swetry rozciągnięte. Chodziłam na koncerty Kazika, piżamy porno, więc taka rockmanka z ciebie tak, była. Tak, bardziej w kierunku punkowania niż w kierunku modelingu. Pierwszy raz miałam obcasy na sobie, mając właśnie 18 lat na castingu. No i przyjaciółka stwierdziła, Boże, jesteś szczupła, wysoka, powinnaś spróbować. No i spróbowałam. Rzeczywiście potoczyło się to trochę poza moją kontrolą, bo nie planowałam tego, że to wyjdzie aż poza granicę naszego kraju. I tak naprawdę to była wielka niespodzianka, wielkie zaskoczenie. Ale ja nigdy tak do końca nie odnajdowałam się jednak w tym świecie, że to jednak trochę jest taki świat... Wbrew mojej naturze. Ja jednak wolę spokój, ciszę, lubię zawody, gdzie jest kontakt z ludźmi, gdzie jest nawiązywanie tego kontaktu, ale nie takie powierzchowne, bo oczywiście na każdej sesji jest około 20 osób, czy na pokazie kilkaset, ale lubię jednak takie, żeby ten kontakt z ludźmi był, że można codziennie go powtarzać i że można sobie w życiu coś zaplanować. Samą porę. Zapraszam, Marcin Kotyński. Co najbardziej ci się nie podoba za kulisami modelingu? Najbardziej mi nie podobały mi się wyjazdy, to, że tak naprawdę z dnia na dzień nie byłam w stanie przewidzieć, co mnie czeka jutro. Jednego dnia byłam w Miami, drugiego dnia byłam w Tokio, trzeciego dnia leciałam już do Afryki. Miałeś czas, żeby pozwiedzać te miasta? Przeważnie nie, właśnie. Na przykład byłam na Karaibach, czy gdzieś w jakichś cudownych miejscach na jeden dzień na sesję, więc nawet nie zdążyłam usiąść na plaży z ręcznikiem, ewentualnie wieczorem, jak już było ciemno. I tak naprawdę to chyba ta nieprzewidywalność i to, że nie wiedziałam, co mnie czeka każdego dnia, było dla mnie najbardziej stresujące. Teraz pojawia się bardzo dużo programów telewizyjnych, w których widać ten modeling, ten świat modelingu. To on jest prawdziwy, czy to jest raczej fikcja telewizyjna? Myślę, że na pewno jest zaczerpnięty z prawdziwych podstaw modelingu, prawda? Ale jeżeli chodzi o telewizję, to wiadomo, że gdyby rządzi się swoimi prawami i żeby przyciągnąć publiczność, żeby ta oglądalność była i żeby ten program opłacało się robić, musi się coś dziać w tym programie. Muszą być dramaty, muszą być wzloty, upadki, historie uczestników. Oczywiście każda modelka przychodząc na casting, podróżując po świecie, ma jakąś historię ze sobą, są właśnie historie kopciuszków, dziewczynek z malutkich wiosek, które nie miały na chleb, sprzedawały ślimaki, jagody, żeby się utrzymać, więc każdy z tą historią przychodzi, natomiast no nie jest to, nie, jak gdyby nie zwraca się na to aż tak wielkiej uwagi. Tobie zdarzyło się jakieś zabawne historie, nie wiem, na wybiegu złamał ci się obcas, czy po prostu wypadłaś z tego wybiegu? Wypadłam z wybiegu. Zdarzyło mi się, że złamał mi się obcas, ale nikt się nie zorientował, szłam na palcach, byłam bardzo dobrze wyćwiczona w razie czego. Oczywiście zdarzają się historie, kiedy na przykład wyszła moja przyjaciółka ze mną na pokazie i umierałam ze śmiechu i szłam śmiejąc się, ale generalnie jakoś lubiłam sam ten moment i tak się skupiałam na tym momencie, że jestem na wybiegu i zamykałam w swoich myślach, że mało rzeczy mnie rozpraszało. Bardzo często obserwuję, jak modelki i też modele patrzą w jeden punkt, jak idą. Ty masz jakiś taki swój stały punkt na pokazie? Czy to jest, nie wiem, na godzinę 11, 13? Kamera, nie, na wysokości oczu, tak mniej więcej. Nie można patrzeć za nisko, ani wysoko. Na wprost. Na wprost, po prostu. Myślisz wtedy o czymś, jak idziesz? Czasami sobie myślę, Boże, muszę coś ugotować na obiad, albo nie wiem, w zależności od dnia, od tego, co mnie trapi, albo nie, albo jaką fajną książkę przeczytałam, albo to jeszcze muszę dzisiaj zrobić, a czasami po prostu idę i nie myślę o niczym. Dobrze, że zaczepiłaś o to gotowanie, bo ty gotowaniem zajmujesz się od dawna, ale od niedawna też przekazujesz wszystkie swoje przepisy. To masz jakiś twój ulubiony przepis? To zależy, chyba wszystko zależy od pory roku. Teraz jestem na etapie ciepłych zup rozgrzewających z imbirem, z czosnkiem, z dynią, z oczywiście
lewicą. Latem uwielbiam koktajle, lemoniady, wszystko na bazie owoców i warzyw. Uwielbiam słodkości, to zawsze. W związku z tym wydaje mi się, że to wszystko zależy od dnia tak naprawdę, który przepis jest moim ulubionym. Nie mówisz tutaj o mięsie, to znaczy, że nie masz przepisu na dobre mięso, jakbyś chciał na przykład skorzystać. Ryby. Na pyszne ryby. Pyszne ryby, tak. Samą porę. Zapraszam, Marcin Kotyński. Myślałaś o tym, żeby wrócić do modelingu, bo ten modeling tak trochę zostawiłaś na poczet swojej rodziny, no i też swoich nowych pasji, które po drodze się pojawiają. Myślę, żeby tak wrócić na stałe, bo czy to jest jeszcze czas na to, czy już raczej to nie jest ten moment? Myślę, że fizycznie, jeżeli chodzi o przygotowanie mojego ciała, o treningi, o to, ile włożyłam, żeby wrócić do formy po ciąży, jest to możliwe, natomiast bardzo lubię swoje życie teraz, to, że jest bardziej przewidywalne, że mam dzieci, że mam pracę, ale nie jest to już praca taka jak wtedy, czyli praca kompletnie rozbita, porozrzucana po całym świecie. Teraz mam taką świadomość, że muszę zapewnić moim dzieciom też dom, muszę im zapewnić stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, a podróżując po świecie, przerzucając ich ze szkoły do szkoły, zmieniając miejsce zamieszkania, nie jest to możliwe, więc chyba nie. Czego życzyłabyś młodym dziewczynom, które uderzają w modeling? Dystansu, znalezienia wokół siebie fajnych, życzliwych ludzi, którzy poprowadzą tą karierę, bo jest wielu oszustów, wielu ludzi, którzy próbują się wzbogacić na dziewczynie, zwłaszcza jeżeli ma ona potencjał. Tobie zdarzyła się taka historia? Mnie na szczęście nie, bo jeszcze w momencie, kiedy ja zaczynałam modeling, było kilka dosłownie agencji takich renomowanych. W tej chwili agencji otwierało się strasznie dużo, często do mnie dzwonią mamy młodszych dziewczyn albo same te dziewczyny zgłaszają się do mnie i pytają, więc myślę, że taką podstawą, żeby na przykład sprawdzić agencję, jest przejrzenie, kupienie 10 pism takich najbardziej popularnych, modowych w Polsce i sprawdzić, bo tam wszędzie jest w opisie agencja, w której dana modelka z sesji się znajduje, więc to też świadczy o tym, że te modelki pracują, że rzeczywiście ta agencja ma jakieś oddziaływanie na polski rynek i myślę, że od tego warto zacząć. No dobrze, a powiedz mi, jakie masz marzenia? Moje marzenia? Polecić do Brazylii w tym roku. I co tam chcesz zobaczyć? Na pewno wodospady Iguazu. Poza tym chciałabym polecieć na północ do Fortalezy, do Jericoacoary, zobaczyć plaże rajskie. Generalnie kocham Brazylię, mam obsesję na punkcie tego kraju i w tym roku myślę, że skupię się na tym marzeniu, na realizacji. A jest jeszcze takie miejsce na ziemi, którego nie widziałaś? Australia, Nowa Zelandia. Naprawdę tam nie było żadnej sesji? Nie było. Były oczywiście, ale czasami, jeżeli miałam do wyboru zrobienie czegoś, nie wiem, bliżej w Londynie, czy mieszkając w Nowym Jorku, gdzieś w Stanach, wolałam zrobić to tam niż lecieć do Australii. No to wszystkiego dobrego życzę w tym roku. Dziękuję.